Projekt Wilno Warszawa w drugiej połowie września zajechał do Wilna. Nasza ekipa miała już za sobą wydanie dwóch numerów pisma Viva. Warsztaty i spotkania w Wilnie miały pomóc w polepszeniu współpracy między grupą polską i litewską oraz dostarczyć materiałów do następnych numerów. Na samym początku ogromną niespodzianką dla wszystkich było miejsce, w jakim odbywały się zajęcia. Wylądowaliśmy bowiem ni mniej, ni więcej, tylko w Pałacu Paców, czyli w budynku polskiej ambasady, gdzie gościnnie przyjął nas sam ambasador Jarosław Czubiński, który także pokazał nam budynek czekający obecnie na generalny remont i przebudowę, dostosowującą ten 17-wieczny pałac do potrzeb nowoczesnych placówek dyplomatycznych i kulturalnych. Korzystając z tak znakomitej gościny, zajęliśmy salę balową, czyli największe pomieszczenie w budynku i niezwłocznie przystąpiliśmy do zajęć. Tematy były rozmaite. Warsztat dziennikarski, komunikacja, autopromocja, no i technika współpracy ludzi, którzy nieczęsto spotykają się na żywo, za to często wirtualnie. Obie redaktorki naczelne, Margareta Sztejkowska, studiująca we Wrocławiu, i Inge Janiulite, studiująca w Wilnie, miały pełne ręce roboty. Naszą salę balową odwiedzali goście. Pierwszym był Algirdas Ramaska, organizator największego na Litwie festiwalu kina artystycznego, Kino Pavasaris. Festiwal odbywa się co roku na wiosnę i co do skali może być porównywany do polskiego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Malarz i rzeźbiarz Tadas Gutauskas, autor wielu prac, które mocno odznaczyły się w przestrzeni publicznej współczesnej Litwy, rozmawiał z nami długo i zainteresował nas do tego stopnia, że postanowiliśmy obejrzeć w terenie jedną z jego najsłynniejszych rzeźb instalacji – Drogę do Wolności. Jest to pomnik, który powstał w 20. rocznicę utworzenia przez obywateli państw bałtyckich słynnego żywego łańcucha, który połączył ze sobą Tallin, Rygę i Wilno. Forma pomnika prowokuje do tego, aby wejść z nim w kontakt, czego nie omieszkaliśmy zrobić. Niemniej interesujące było spotkanie z rzeźbiarzem i twórcą form przestrzennych Vladasem Urbanavičiusem, który spotkał się z nami pod swoją najsłynniejszą i budzącą największe kontrowersje instalacją, czyli słynną nadrzeczną rurą. Czego jest ona symbolem? Sam autor nie chciał się na ten temat wypowiadać. Według niego zadaniem artysty jest tworzyć, a odbiorcy powinni sami nadawać znaczenia artefaktom. Można powiedzieć, że takie podejście przyczyniło się do narośnięcia kontrowersji wokół instalacji, bo powstała na ten temat całkiem gruba książka. Ekipa Wiwy odwiedziła też Wileńskie Galerie Sztuki. Byliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej na wystawie o intrygującej nazwie Iluzjonista. Odwiedziliśmy także słynną galerię z Nadwilli, prowadzoną od 20 lat przez Wandę Mieczkowską, która opowiadała o swojej koncepcji galerii wileńskiej, miejscowej, a zatem wystawiającej i sprzedającej dzieła artystów polskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich. W naszych wileńskich peregrynacjach nie mogło zabraknąć słynnej artystycznej dzielnicy Użupis, czyli Zarzecza. Dawniej była to dzielnica nędzarzy i przestępców. Odkąd po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zaczęli się do niej przynosić artyści, stała się modna i jest coraz ładniejsza, a na pewno jest niezwykła. Można tam spotkać stojącego na kolumnie anioła dmącego w trąbę, obejrzeć suszącą się na drucie drucianą bieliznę, a wreszcie natknąć się na swoistą manifestację autonomii tej dzielnicy, a właściwie Republiki Użupis, czyli na jej własną konstytucję. 4 dni w Wilnie były niezwykle intensywne. Można powiedzieć, że ta intensywność zawróciła nam w głowie. Zawróciła do tego stopnia, że trudno było pod koniec powiedzieć, czy to Wilno, czy Warszawa. Po prostu Wiwa.